Siemaneczko, ziomale, tutaj Jajotrobak67 i witam was w drugim odcinku recenzji przesyłki ze sklepu Go Hobby. Przesyłka mi bardzo szybko przyszła, w 2 dni, a ja zamawiałam pocztą polską, bo nie chciałam wydawać więcej. Coś ten nożek mam tępy. Jest. Dobra, mamy śrubkę. Ja żałuję, że nie kupiłem jednak na magnes. Ale jak to się mówi, trudno. Czy sorry, teraz muszę na chwilę poza kadrem, bo nie mogę tego otworzyć. Dobra, mam chyba już pomysł. Czekajcie. O, poszło. Yeah. Mamy nasz. Tutaj mamy Ultra Pro. Fajnie. No, śrubkę tu sobie pykniemy po. No, także tylko tyle rzeczy sobie zamówiłem. I tutaj mamy jakiś gratisik z NBA. Dlatego otworzymy sobie tamto na końcu. Tutaj u Paragon. Poczekajcie. No, skąd to przyszło do mnie? Tak w ogóle zobaczę sobie. Nie wiem. Ale sobie. No, bardzo fajne. Takie saszetki. Zostawię sobie je. Paragon sobie też zostawię w razie czego. I mamy jedną, dwie, trzy, cztery saszetki. Champions League. I teraz drugie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery saszeteczki. Już widzę. O. Tutaj coś takiego. Dobra. Mamy tu naklejeczkę z roku 2013-2014. Nie mam, bo w ogóle naklejeczek w tym roku nie zbierałem. Mamy tu czekajcie. Mam go. To jest Les Scholle. Schone, czy coś takiego. Mamy tu Steve Diffons. Czy coś takiego, nie wiem. To jest z tego roku. Karteczka. To jest Martins Lechmann. I tutaj mamy bardzo fajne karteczki. Koszykówka. No. Fajne. Fajne karteczki. W ogóle nie wiedziałam, że dostanę gratis. Czyli mamy 8 saszetek. No. To by było na tyle. Cześć, trzymajcie się, pozdrawiam was. Janek, cześć.